Dzień dobry, spotykamy się tutaj, aby porozmawiać o chorobach i zakażeniach układu moczowego. Chciałam zapytać, jaką funkcję w organizmie człowieka pełnią nerki? O, bardzo ważną funkcję, ponieważ oczyszczają organizm wszystkich toksyn, które są zbędne w organizmie. W związku z tym, jeżeli dochodzi do nieudolności nerek, wiadomo, że organizm nie może funkcjonować. Na szczęście mamy już w tej chwili tak postawioną transplantologię, że możemy korzystać z przeszczepów nerek i pacjentów, którzy mają uszkodzone nieodwracalnie nerki, możemy przywrócić do normalnego funkcjonowania. Jakie są najczęstsze choroby układu moczowego? Jeżeli chodzi o poradnię urologiczną, to głównie zakażenia układu moczowego. To stanowi około 80% pacjentów przyjmowanych w poradni urologicznej. Z tych 80% ponad 80-85% stanowią kobiety. A to z tego tytułu, że bardzo szybko u kobiet dochodzi do kolonizacji skóry krocza, ponieważ w tym miejscu znajdują się takie trzy fizjologiczne otwory, czyli odbyt, otwór przedsionka pochwy i ujście zewnętrzne cewki moczowe. W związku z tym migracja bakterii z przewodu pokarmowego do przedsionka pochwy, do ujścia zewnętrznego cewki moczowej ma krótką drogę i stąd na drodze wstępującej dochodzi do zakażenia głównie dolnych dróg moczowych, a o dolnych drogach moczowych, czyli głównie pęcherza moczowego. Nieleczone zapalenie, bakteryjne zapalenie pęcherza moczowego może prowadzić do zakażeń górnych dróg moczowych, czyli moczowodu, układu kielichowo-miedniczkowego. Wtedy mówimy o tak zwanym odmiedniczkowym zapaleniu nerek, co już jest chorobą dużo groźniejszą niż to zapalenie dolnych dróg moczowych w postaci zapalenia pęcherza moczowego. Właśnie, jakie objawy powinny skłonić nas do udania się do lekarza? No, objawy związane głównie z zakażeniem, czyli ból w okolicy nadłonowej, często mocz dzienny, parcia na pęcherz moczowy, bolesne mikcje, stany podgorączkowe. To wszystko są objawami zapalenia pęcherza moczowego. Natomiast jeżeli dochodzi do zapalenia górnych dróg moczowych, czyli moczowodu i układu kielichowo-miedniczkowego, czyli odmiedniczkowego zapalenia nerek, do tych objawów, które mówiłem wcześniej, dochodzi często bardzo wysoka gorączka, dreszcze, bóle okolicy lędźwiowej i to naprawdę powinno skłonić pacjentów do tego, żeby jak najszybciej udali się do swojego lekarza rodzinnego, który powinien wszcząć prawidłowe postępowanie. Jak wygląda proces leczenia chorób układu moczowego? To znaczy, jeżeli możemy powiedzieć o prostym zapaleniu, jeżeli w ogóle tak można powiedzieć, o prostym zapaleniu dolnych dróg moczowych, to wystarczy wizyta u lekarza rodzinnego. Wiemy, że te infekcje są spowodowane głównie bakteriami E. coli. Znamy ich wrażliwość na leki i postępowanie w postaci przyjęcia, powiedzmy, przez 5 dni leków odkażających, prostych leków odkażających typu furaginy czy jakichś chinolonów, te objawy ustępują i właściwie pacjenta albo pacjentkę możemy uważać za wyleczoną. Tylko musimy pamiętać jeszcze o tym, że to mówimy o prostym zakażeniu dróg moczowych. Istnieje jeszcze nawrotowe zakażenia dróg moczowych, na które są bardzo podatne kobiety. Wtedy mówimy o takich nawrotowych zakażeniach, kiedy pojawiają się przynajmniej 2 w ciągu pół roku albo 3 w ciągu roku. Najczęściej są spowodowane różnymi bakteriami i też nie stanowi to problem leczniczy, bo dają się dość łatwo wyleczyć. Gorzej, jeżeli jest nawrotowe takie zapalenie, powiedziałbym powikłane zakażenie dróg moczowych, powikłane innymi chorobami, które predysponują do tego, że może nastąpić do zakażenia dróg moczowych, takie jak kamica dróg moczowych, jak wady moczowych, jak uchyłki cewki, jak przerost gruczołu krokowego u mężczyzn, jak przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego u mężczyzn. No wtedy są kłopoty i wtedy nie wystarczy leczyć tylko przeciwbakteryjnie, przeciw zapaleniu dróg moczowych, ale należy leczyć również przyczynę, która powoduje między innymi te schorzenie, czyli leczyć kamice, leczyć wady i wtedy nie wystarczy leczenie farmakologicznie, ale często ci chorzy wymagają leczenia chirurgicznego i po to jest oddział urologiczny. Ludzie często choroby układu moczowego leczą w sposobami domowymi. Czy to jest rozsądne?
Ja myślę, że jeżeli objawy nie są duże, nie ma wysokiej temperatury i te objawy dotyczą tylko dolnego odcinka dróg moczowych, to nie ma przeciwwskazań do tego, żeby taki pacjent czy pacjentka zażył leki, które stosował już na pewno niejednokrotnie. Te leki jednak muszą być przepisywane przez lekarza. A co trzeba robić, żeby zapobiegać w ogóle chorobom układu moczowego? Jaki tryb życia prowadzić? No przede wszystkim higiena osobista. To dotyczy głównie wszystkich, i mężczyzn, i kobiet, ale przede wszystkim kobiet. Jak mówiłem, że to krocze zawiera w sobie te trzy otwory, że przeniesienie flory bakteryjnej z przewodu pokarmowego do dróg moczowych jest bardzo szybkie i dochodzi bardzo szybko do zakażenia. Czyli higiena osobista, czyli mycie. Należy pamiętać również o tym, żeby w odpowiedni sposób podcierać swoje krocze, czyli nie w kierunku cewki moczowej, tylko w kierunku tyłu, żeby nie zbierać bakterii z odbytu i przesuwać je w kierunku przedsionka pochwy i ujścia zewnętrznego cewki moczowej. No i oczywiście, jeżeli jest to skomplikowane, jeżeli jest to powikłane, no to trzeba leczyć te powikłania, czyli inne choroby, tak jak kamica, przerost groszołu krokowego, wady wrodzone.